Dzisiaj taki trochę pilotażowy program, czyli małe czeki, małe granty na zakup pomp, na zakup mundurów, na zakup pił, takiego potrzebnego sprzętu, którego też brakuje, a tego finansowania nigdy za wiele. Udało się wygenerować 250 tysięcy złotych, mało czy dużo, ale liczy się gest, że w takiej, jakby to powiedzieć, inicjatywie po raz pierwszy duże zainteresowanie, 53 podmioty zgłosiły się do tego, żeby takie dofinansowanie utrzymać i wszyscy dostali. Zakup mundurów, na które chcemy tę kwotę przeznaczyć, bardzo jest potrzebny naszej jednostce. Poza pożarami najczęściej uczestniczymy w wypadkach drogowych, do którego też sprzęt mamy. Średnio na rok jest to jakieś 10-11 wyjazdów do takich interwencji, aczkolwiek nie tylko. Są to również inne miejscowe zagrożenia, takie jak zawali drogi. Jest konieczność nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Przede wszystkim trzeba upodmiotowić Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i to na wszystkich poziomach. To, co już się dzieje u nas w województwie, że od roku współpracujemy z marszałkiem. Strażacy dzisiaj uczestniczyli, czuli się partnerami, a nie podmiotem jakiejś decyzji. Chcemy, żeby od poziomu oddziału gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i zarząd główny był partnerem do dyskusji o środkach publicznych, o doposażeniu, żeby Związek Ochotniczych Straży Pożarnych opiniował, jak rozlokowywany jest sprzęt, szczególnie samochody. Praktyka ostatnich kilkudziesięciu lat pokazuje, że ci, którzy robią to na co dzień, najlepiej wiedzą, gdzie jest potrzebny i jaki sprzęt jest potrzebny, w której jednostce, w której gminie, w której powiecie. I chcemy do tych dobrych praktyk, które przez ostatnie 8 lat były zaniechane, wrócić.